Chciałbym w prostych słowach opowiedzieć ci, co czuję, lecz kiedy na mnie patrzysz, to za bardzo mnie stresujesz. Może zabrzmi to głupio, ale tak to wymyśliłem. Będzie prościej mi to wyznać, jeśli staniesz do mnie tyłem, a... No bo jak tak patrzysz, to nie mogę. A ja zaraz wszystko ci wytłumaczę, a ty stój spokojnie, bo to dla mnie wiele znaczy. A ja zaraz powiem coś, czego pewnie nie spodziewasz się. No nie no, jak podglądasz, to nie mogę, odwróć się. To zdarzyło się tak nagle, nie wiedziałem, co mam robić i nie mogę przez to spać. Ciągle siedzi mi to w głowie, muszę wszystko ci to wyznać. Muszę powiedzieć ci, że... No jak tak patrzysz, to nie mogę, mówiłem, odwróć się. I nie chodzi o to, że jesteś aż tak brzydka. Wręcz przeciwnie, jesteś tak piękna, że aż mnie zatyka. Szeroko rozdziawiam gębę, lecz słowa w gardle stają i wyglądam tak jak bokser, który właśnie dostał w jaja. Oj. A ja zaraz wszystko ci wytłumaczę, a ty stój spokojnie, bo to dla mnie trudne raczej. Dobrze, teraz ci to powiem, no bo kiedyś będę musiał, że wciągnąłem odkurzaczem twego chomika tuptusia. No i właśnie, stój spokojnie, przepraszam, ja to zaraz jakoś załatwię. A ja lecę już do zoologicznego, a ty dostaniesz zaraz chomika nowego. A jak chcesz, to możemy zrobić staremu pogrzeb lub go skleję taśmą i udawajmy, że jest dobrze. No widzisz, już jest dobrze. No, nie, odkurzacz się nie zatkał, on wyleciał cały z drugiej strony. No, i jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że kocham cię.